Na przykład? Wiesz, że masz nową ksywkę. Nie wiem jeszcze. Jesteś pani petarda. Kurde, to niepotrzebnie zwolniłam na końcu, co? Jak się czujesz? Bardzo dobrze. A coś więcej? Opowiedz o swoich emocjach. O moich emocjach? Co ja teraz czuję, żeby chętnie bym się wykąpała? Mamy to, to już takie... dla ciebie zrobione. Tak, tak, to taka podstawowa sprawa. Reszta jest wtórna, jestem bardzo szczęśliwa. Tego się spodziewałaś? Co ci zaskoczyło? Co mnie zaskoczyło? Że udało się tak szybko to przebiec w sumie, bo mieliśmy plan na sobotę późnym wieczorem. Bardzo. Tak, więc... więc jestem bardzo zaskoczona i szczęśliwa, że się udało. Kiedy ten plan się zmienił? W trakcie biegu tak wyszło. Bluetooth disconnected. I znalazłam szary telefon, iPhone. Zgarnęłam po drodze. Proszę bardzo, polecam się. Także tak. Zdajesz sobie sprawę, jakie emocje wywołałaś? Ja wiem, ale ta presja była taka, że ja właśnie na końcu postanowiłam zwolnić. A przed czym czułaś presję? Bo to było takie, uważam, że osoba, która wygrała ten bieg, zapracowała na to. Od początku do końca. A ty nie zapracowałaś? Nie, no zapracowałam, jestem pierwszą kobietą, prawda? No i to jest super. Tak mogą się cieszyć dwie osoby, nie tylko jedna. Więc jest bardzo fajnie. W zeszłym roku. No i to wiele godzin. Wiesz, jaki wynik zrobiłaś w ogóle? Nie. Przypomnieć ci? Poproszę. 67 godzin. I 20 minut. Jakoś tak. Super, tak, bardzo. Że poprawiłaś 5 godzin szybciej niż najszybsza osoba do tej pory. Super. I 20 godzin niż najszybsza kobieta. Bardzo się cieszę. Co możesz powiedzieć? Bardzo się cieszę, naprawdę. No. No. No i gdyby nie było tej presji, to może bym pocisnęła do końca, no. Taka jesteś przekorna, tak? No, tak mam, no. I od, ile w tym było takiej walki samej ze sobą, a ile było z tyłu głowy, że jednak jest szansa zrobić coś odrobinę więcej? Nie, że znaczy ja nie biegłam na pełnej mocy, ponieważ pilnowałam tętna, żeby nie przekraczało określonych progów, bo jeżeli by przekroczyło, to wiedziałam, że mogę mieć jakieś poważne kryzysy i problem z dobiegnięciem do mety, więc z rezerwą pewną biegłam. Który moment najtrudniejszy był? Wejście w drugą noc. Wejście w drugą noc, czyli Góry Stołowe, czy już Śnieżnik? Śnieżnik był rano, prawda? Druga noc to była Stołowa. Tak, przed Stołowymi taki moment, kiedy na kijach zasypiałam, prawda? Mhm. Tak po prostu. No i jak sobie z tym poradziłaś? Głową. Czyli jak to się robi głową? Rozmawia się tak trochę ze sobą. Nie, na szczęście wewnątrz. Wtedy jeszcze sama biegłaś, tak? Tak. Już biegłam sama. Błądziłaś? Nic nie błądziłam. Nic nie błądziłaś? Pilnowałam traka. Byłam do niego przyklejona. Co prawda tutaj, jak kolega mi towarzyszył przez fragment lub mój partner, to takie drobne pomyłki w tym traku były, ale no... szybko je naprawiałam, więc udało się bez błądzenia. A ćwiczyłaś takie nawigacje, właśnie radzenie sobie bez taśm? Dużo samotnych treningów sprawia, że człowiek się musi nauczyć obsługiwać nawigację po prostu. Czyli już to miałaś... Czułam się spokojna, tak. No i też biegałam wcześniej w nocy, więc nie było to dla mnie dużym wyzwaniem. Chociaż spotkanie z dzikami to drugie. Pierwsze jeszcze było ok, ale to drugie to już było takie, powiem szczerze, że się troszkę zestresowałam. Tak. Zapamiętałaś jakieś coś wyjątkowego na trasie? Czy w ogóle zwracałaś uwagę na krajobrazy? Było na tak dużo mgły momentami, że oprócz swoich butów czy końcówki kija niewiele więcej widziałam. No plus lało. No, dzisiaj jest pięknie, ale... muszę sprawdzić, czy mi błony między palcami, jak u żaby, nie wyrosły.
Tak, myślę, bo było bardzo, bardzo mokro, bardzo dużo opadów. Śnieżnik był pod tym względem fantastyczny, ponieważ jak wchodziliśmy na śnieżnik, to zaczęło kropić. To kropienie zamieniło się w taki spory opad deszczu, taki przenikający człowieka na wskroś, który za moment zamienił się w śnieżycę, gdzie z takiego podłoża było śniegu po kostki. No i potem wiatr, do wisienka na torcie, na szczycie, więc super. Gratulacje jeszcze raz, zrobiłaś naprawdę coś wielkiego i my z naszej strony jako kibice i jako organizatorzy też no poczuliśmy coś takiego wyjątkowego jak przy pierwszej edycji, kiedy przynajmniej dla mnie tak to było, że przekroczyło to, wróciły te emocje Krecie do takiego najwyższego poziomu, jaki był. I to nawet nie tylko nasze odczucie, ale jakby śledząc media społecznościowe, ja miałem naprawdę wrażenie, że każdy po prostu pchał ciebie i że po prostu każdemu szczena tak opadała, bo to było tak. Myślę, chyba nawet nie do końca każdy dowierzał, że to jest możliwe, żeby tak utrzymać to w tak długim tempie, bo właściwie no, Darek to nie jest jakiś pierwszy lepszy biegacz, to jest już marka i w tym momencie jakby nawiązałaś z nim walkę praktycznie łeb w łeb i to nie była walka chwilowa, tylko to była walka ciągła przez 2-3 doby i właściwie no, jeszcze kilka godzin temu tam było 15 minut różnicy. I po prostu to jest naprawdę niesamowita rzecz. Tworzysz historię biegów ultra i to jest naprawdę, masz być z czego dumna i wszyscy, którzy z tobą byli, też mają być z czego dumni. No, bo byli ze mną znajomi, którzy wspierali mnie w realizacji tego marzenia, więc bardzo im dziękuję. Z koleżanką podczas biegu, która mi towarzyszyła, omówiłyśmy, oczywiście, tak, prawda? Tak, jak bieg wyglądał. Omówiłyśmy, zapraszam. Omówiłyśmy, jak należy wzbogacać dietę w białko, szczególnie osób, które nie jedzą mięsa, a przecież to ważne w sporcie. I to było w takim tempie konwersacyjnym. Dużo więc, było tematów ogólnie. Tak, więc to ja chciałam powiedzieć, że to był taki bardzo przyjacielski bieg, tak? Kolega Krzysztof, który tu gdzieś dobiegł, też ze mną biegł. Gratulacje. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło poznać. Mój wynik na pewno się przyczynił do tego, taki jest dobry, bo siedziałaś mi na plecach cały czas. To cieszę się, że pomogłam, no rozumiem, w zrobieniu rekordu trasy. No, tak, to oboje zrobiliście rekord trasy. No. Ale to rozumiem, jestem główny i tak dalej. To bardzo się cieszę, że mogłam się przyczynić. Dziękuję jeszcze raz. No, także to jakie to miłe, że dwie osoby się mogą cieszyć, prawda? No właśnie. Ja myślę, że się będzie 7 osób cieszyć. O, 7 na trasie zostało, tak? Na się w sensie takim w sumie. 5 biegnie jeszcze. 5 jeszcze biegnie i wygląda na to, że każdy z nich ma szansę ukończyć w limicie. Super. Grażynka się odbudowała bardzo pięknie. Tak? Już miała chyba 10, bo tam się strasznie pogubiła w tych stołowych, nie? I miała chyba no tam 10, nie, jest, nie było łatwo. 10 godzin już do tyłu, a teraz już jest piąta. Super. Super, jeszcze, super, super. Także niech ciśnie. Ciśnie. No, super. W każdym momencie spaliście polanicy. Tak? Tak. O. No. To jest dobre miejsce na spanie. No właśnie, nie obudziliśmy ciebie? Akurat usiłowałam się przebrać, ale tak. Czyli pamiętasz? Oczywiście, ja wszystko pamiętam. Wszystko pamiętam, także nie, spokojnie. Tutaj z kolegą bardzo dużo rozmawialiśmy na różnych punktach, więc nie przeszkadzało mi to bieganie, nie przeszkadzało mi w rozmowach z osobami, które spotykaliśmy po trasie, także było super. Fajna przygoda. Bardzo dziękuję. My też dziękuję. Powodzenia. Dobrze idzie. Bo to też cały czas bieg dopiero tam pod górkę szedł. Tak. Tak.
On cały czas go trener, kurde, mówi, jak ma biec iść, cały czas mu żelę daje. No, ja bez trenera. Może gratulacje, taki wynik kobieta jeszcze.